Cześć, ja nazywam się Lukas, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z FIFA 17. Droga do sławy. Dzisiaj gramy w barwach Aston Villa właśnie po wypożyczeniu z Liverpool. Naszym przeciwnikiem jest Fulham. Remember your jobs. Each of you is part of a system. If one of you fails, the entire system collapses, no? Alex, you will start on the bench today. Watch you carefully, learn our style of play, and be ready in the second half. Tak jest, tylko się liczy wygrana, nic więcej, musimy się wygrać. Dobra, do roboty, panowie. Okay, remember your shape, remember your discipline, and remember your jobs. Orca! Mam tylko nadzieję, że nie wejdę znowu w minucie 80. Tylko tak trochę wcześniej. Zobaczmy, kiedy menadżer, kiedy trener mnie wpuszczą. Okej. Pięknie, wchodzimy w minucie 65 najprawdopodobniej. Musimy zdobyć ocenę 6, stworzyć jedną sytuację i przełamać impas. Zobaczymy, jak tutaj Alex Hunter zaprezentuje się w pierwszym meczu. Aston Villa atakuje bramkę przeciwnika. Dobrze, Alex już się zapoznał z piłką. Tutaj ładne podanie rozegrał. No i partnerzy podążają z pomocą. Nie, nie daj się, Alex, nie daj się. Ależ fatalne podanie, piłka praktycznie. No ale, no co, no to. Hunter biegnie z piłką na bramkę. Jezus, jak ładnie zagrał. Nie blokuje obrońca. Co było? Przecież nie mogę do tego dojść. Dobra, skupmy się, Odi. Teraz musimy odebrać piłkę, musimy przerwać atak tutaj tych oto rozpędzonych zawodników Fulhamu. Faul był, kurde. Sędzia przerywa grę, czy będzie kartka? Ach, dobra. Alex Hunter w polu karnym. Kurde, nie mogę tego przejąć. No i przejęcie do środkowania. Nie wierzę w to! Już to w bramce widziałem. Piłka poza boiskiem, będzie rzut rożny. Niestety stracił piłkę. Do końca meczu jeszcze 20 minut. Gdzie jest Hunter? Czemu tu nikt nie idzie znowu? Aston Villa przed do przodu. Jezus, jakby tak. Do Alexa zagrali, ale w tempo. Parker. Popatrzmy na statystyki posiadania piłki. Bardzo wyrównane, to akurat dało się powiedzieć bez patrzenia na liczby. Różnica w czasie spędzonym. Dobra, mamy rzut autu. Jest naprawdę niewielka. Tylko panowie, wykorzystajmy to, wykorzystajmy to! Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich spraw. No, najwyraźniej trener uznał, że pora dać szansę innym. Szykują się zmiany. Na pewno przyda im się wypoczęty zawodnik. No, gońcie to, no. No i przejęli w ostatniej chwili. No ale, kurde, Alex, mogłeś szybciej biegnąć. Trafił tutaj na wypożyczenie, po tym jak w jego macierzystym klubie. W ostatnim dniu okienka transferowego zakontraktowano Harry'ego Kane'a. Co sądzisz o jego występach w Premier League do chwili wypowiedzi? Dobra, idziemy, idziemy. Nie wyróżniał się zbytnio, ale też nie wiem, czy oczekiwania wobec niego nie były wygórowane. Jest na początku swojej kariery i czeka go jeszcze dużo pracy. Jak oni to podają? Jak oni to podają? Potrzebuje teraz spokoju i systematyczności, aby zbudować pewność siebie. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Uderza. Ale mnie porobili teraz. W takim momencie nadal mamy remis w tym meczu. Do końca regulaminowego czasu gry jeszcze kwadrans. McCormack. Lobem do Alexa Huntera. Aston.
Ale szansa na prowadzenie. Piękny Alex Hunter, no co zrobił, ta główka w asyście. To był po prostu majstersztyk. Nie no, kurde, to była klasa, patrz no teraz. Pyk, Alex Hunter. Pyk, no i elegancko, kurde. I tak się gra, panowie. Teraz tylko trzeba to utrzymać. Spokojnie, panowie, bez nerwów. Easy, easy. Czarują teraz drugą wymianą piłek rywala. Ajajajajaj, już tutaj się wkradają. Może nie błysnął wirtuozerią, ale utrzymuje się przy piłce. McCormack. Eastwood. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Ależ piękna asysta Alexa Huntera. Jezu, co on zrobi, jak on to pięknie zgrał. Tak tylko musknął lekko. Robi się niebezpiecznie. No, przydałoby się dośrodkowanie. Ależ podanie. Zdecydował się na strzał. Dobrze. Ależ wspaniale. Bronić się teraz będzie Aston Villa. Rzut rożny dla rywali. Pojedyncza zmiana, zastrzyk świeżej krwi. To powinno przynieść efekty, bo przecież przegrywają. Strzela! Niestety. Dobra, mieliśmy fuksa. Wciąż przegrywają jedną bramką. Pana sprawia spokojnie, uspokójcie to. Adama. Mogą zdeprymować przeciwnika. Dobrze, Alex Hunter, dobrze. Bezbłędny. Aj, niedokładnie podał, kurde. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Już blisko pola karnego. Ładnie grają. Taka klepka w języku piłkarskim. A, to było zbyt czytelne. Kurde. Na strzelenie bramki, no ale brawa dla obrońców. Tylko nie rozumiem, czemu Hunter nie chce tutaj jak gdyby podbiegać bliżej tego pola karnego, skoro on jest SPO, to czemu on tam zostaje gdzieś w defensywie bardziej? No to mnie też tak denerwuje. Kurde, mamy gola. Fuck, 1-1. Jest bramka. Mecz już się właściwie kończy. O. Oglądamy powtórkę i wygląda na to, że ten pojedynek zakończy się remisem. Zwróćmy uwagę na to, że wierzyli, walczyli do końca i dzięki temu zdołali wyrównać. No i wracamy właściwie do porządku. 1-1. Blisko pole karne. No zupełnie jakby byli na treningu, podają piłkę między sobą. Jezus, Alex, dobra. No! Eastwood! Szansa w samej końcówce dla Aston Villa. Sędzia pokazuje, że będzie rzut rożny dla tej drużyny. Kurde, jak tak to... No Alex, samo? Uderzenie? To właśnie w takich okolicznościach można rozpoznać wielkość gracza. Alex! Nie było zbyt duże dla tego młodego zawodnika. Choć zwykle zamienia takie sytuacje na bramki. Teraz ewidentnie coś mu nie wyszło. Kurde, jakby to strzelił. Co by tu się działo? Efektowne, świetne podania i dokładne. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Co za głupek, no... Nie poleciał po tą piłkę. Kurde, to za pajac, no. Już mu nigdy nie podam. Ciul, faul. Faul, rzut wolny, niewiele do końca. Wystają. Panowie, sprężmy się jeszcze, sprężmy się, strzelmy gola jeszcze. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Dobra, mają rzut rożny. Wydaje mi się, że może to być kluczowy moment tego meczu. Będzie rzut rożny, zobaczymy, czy go wykorzystają do końca niewiele. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. No i koniec meczu, moi kochani. Remisujemy ten mecz z 1-1.
Alex Hunter stworzył sytuację, tak jest. Jest asysta, dobra ocena. Niestety nie ma wygranej, więc tak prawie dobrze. Zobaczmy, jak tutaj nasz trenerze oraz menadżer oceną. You know, it's probably going to take me a couple of games to get used to the differences, really bed in, but I've got a great set of teammates around me, so I'm sure I'll be probably settled in this league in no time. A nice pass from you, and it leads to a goal. What are your thoughts on the assist? Well, the manager's always banging on about being unselfish, and I think you can see that all over the pitch. Passes like that, well, they're just the product of a strong team approach. Alex, a word on coming away with a draw. A point gained or 2 points lost? Yeah, disappointed with the result, really. We should have come away with a win. In my opinion, we were the better team by far. That's all, Alex. No problem. Dzięki. Kurde, no. Dobra, zobaczmy, co mamy teraz. Kolejne treningi. Patrzcie, mamy tutaj dwa atrybuty do rozdania. Czekajcie, co my tu mamy? Zwiększa aktywność strzałów bokiem stopy. Rzutów karnych, no to może nie. Rzutów wolnych to tym bardziej nie. Co tu jeszcze mamy? Tempo. Tempo w sumie można byłoby zabrać. Dryblingi. Do środkowania, no nie. Dobra, weźmy to tempo. No i tyle chyba. Dobra, lecimy dalej. Zobaczmy, co my tu mamy dalej. Może uda nam się jeszcze jeden mecz zagrać w tym odcinku. Czy jest kolejny trening? Tak, mamy dzień treningu. Dobra, no to trenujemy sobie. Jesteśmy gdzie? Na rezerwie dalej, tak? Nie, wyjściowym składzie. No to w sumie dobrze. Rozpocznij trening. Strzały z dystansu, czyli to, co lubimy najbardziej. To, co nam wychodzi. Alex Hunter, patrz, pisknął. Cyk. 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 Świetnie. Alex, ale tak z pierwszej, pisknij. O, patrz go. O, jak zasadził. Kurde, no po prostu to jest mega. Nie no, co robi Hunter, to jest niemożliwe po prostu. Aj, za mocno. Patrz. No i dobrze, mamy ocenę doskonałą, więc myślę, że jest całkiem dobrze. Główki i woleje. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Kurde, za moc. Czemu on to wszystko broni? Co za koleś? No nie mogę tu nic zrobić, no. No co za... Chociaż raz mi się udało. Ale... Patrzcie, to jest wszystko jedno, czy jestem przed nim, czy jestem za nim, i tak nie mogę nic zrobić, no po prostu masakra. Dlaczego tak? Dobra, powtórzymy to, bo to po prostu jest... No nie, no jak on to broni? Dobra, jest jedna. Cyk. Druga. Kurde, poprzeczka. To by było chyba na tyle.
No nie mogę go przepchać w ogóle. Muszę być za nim, czy co? Fuck, dałem kontynuuj. Kurde, nie tak to miało wyglądać. Orzesz. Dobra. Zobaczmy, jaki jest kolejny mecz przed nami. Gdzie my tutaj gramy? Aston Villa, Newcastle, ojejku. Ty, patrzcie, gram w pierwszym składzie. Kurde, no to będziemy Eksa teraz. Graj z zespołem, dobra, gramy z zespołem. Alex Hunter w pierwszym składzie, patrzcie. Dali mi szansę. Muszę ją wykorzystać. Alex, musimy to wykorzystać teraz. Kibice zapewne są ciekawi, jak w tym meczu zagra Alex Hunter, który w poprzednim spotkaniu genialnie przywitał się z fanami nowego klubu i płynnie wprowadził się do Championship. Od razu zabrał się do roboty. Dzisiaj zagra pewnie z jeszcze większą pewnością siebie. W poprzednim klubie siedziałby tylko na ławce, a tutaj na wypożyczeniu może nabrać wojskowego doświadczenia. Damy radę. Danny Williams na targu. Alex Hunter! Jak słabo, przecież mnie zablokował, nie przecież, no co? Rzut rożny dla Aston Villa. No i mamy stratę piłki. Dobra, teraz trzeba odzyskać, ale na spokojnie teraz, żebyśmy czasem gola nie stracili. Równorzędni rywale, to spotkanie może być gorące. Trzeba powiedzieć, że trener Aston Villa musi wymyślić coś wyjątkowego. No ale mnie porobili, no nie wierzę, no kurde. Ale mnie porobili. Pierwsza bramka zdobyta została w 10 minucie. Strata w ataku. Dobra, skupmy się teraz, skupmy się. No, z tego miejsca można strzelać. Dziamę! Ja pierniczę, to jest niemożliwe. Dziamę. Toczy się piłka, kto teraz ją przejmie? Alex Hunter? No, może być groźnie. Próbują rozegrać po skrzydle. Grając piłką, zmuszają rywala do biegania. No faul był, panie sędzio! Ach, było blisko, niestety nie wyszło. Drużyna przeciwna przy piłce. Matryci. Świetnie zablokował i piłka nie dociera do partnerów. Hunter przy piłce. Piłkarz Newcastle sfaulował. Dobra. Musimy dobrą akcję zbudować teraz. Williams. Aston Villa prze do przodu. I po odbiorze strata piłki. Kurde. Ciężko, naprawdę to ciężko cokolwiek wymyślić, tak? Bo raz, że trzeba dobrze zagrać, a dwa, że trzeba też, kurde, Aleksandr dobrze grać. To jest strasznie ciężkie w tej grze. Technika i zgranie to. No nie wierzę, znowu się przepchał, no kurde, no. Robią nas jak chcą. Do Aleksa, dawaj. Pisk. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika. No kurwa, no czemu żeś mu nie podał? Nie udało się opanować piłki. Alex Hunter. Danny Williams. Blisko pole karne, może strzelać. No nie wierzę, że przecież to jest niemożliwe, no. Ta FIFA jest głupia, no. Nieudana akcja. Adama. Toczy się piłka. Kto teraz ją przejmie? Newcastle. Zobaczmy, co z tego wyniknie. Matryci. Robią nas jak chcą, kurde. Cały swój punkt bramkarski. No, ale tego doszło. Ta piłka trochę mocniejsza była.
Mogłoby być ciekawie, naprawdę. On jest dosyć szybki, Alex, więc kurde, jakby ruszył. Nie wierzę, po prostu no nie wierzę w ten zespół. Adama. Zdążył w ostatniej chwili. Niestety, przegrałem po pierwszej połowie 1-0. Zobaczymy, jak to dalej będzie. Mam nadzieję, że trener mnie tutaj kurde nie zmieni. 5-8 ocena, trochę słaba. No i zaczęło się. A dobra, spróbujmy coś działać, spróbujmy coś rozegrać, kurde. Chociaż remis był. Ale nie przegrana. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Dobrze, wzdłuż linii bocznej. No przepchaj go, kurde, że jesteś mocniejszy, silniejszy. Jamy. Atak Newcastle. No oni tu wchodzą jak na własne podwórko, no. No i mamy dobry, udany odbiór. Nie było faulu. Dobra, Alex, idź, Alex, idź. Gardner. Dobra okazja. Dobra, mamy to. Jest 1-1, dobrze. Ale w sprytny sposób uderzył tę piłkę, prawda? Tak, zachował zimną krew, wyczekał do ostatniej sekundy i precyzyjnie umieścił piłkę tam, gdzie chciał. Zamiast uderzać się... Teraz się skupmy, panie i panowie. Jest remis. Czekamy na rozwój wypadku. 15 minut drugiej połowy już za nami. No, trener uznał, że pora dać szansę innym. Z ławki rezerwowych już poderwali się zawodnicy. No, piłkę odebrał i stracił. Alex Hunter. Danny Williams. Ach, gdzie dokładnie? Kurde, no. Jakby to przeszło do Alexa. Czemu to nie chce przejść? Chociaż jedno podanie jakby przeszło. Od razu bym ocena fajna wskoczyła. Zastanawia się, czy nie strzelać. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Przechwyt, ale nie opanował. Kurde, no jak oni to robią? No nie wierzę w nich. Zablokowane to dośrodkowanie w ostatniej chwili. Co za kaleki. Rozpoczną od rzutu. Atak pozycyjny, długo rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. No i popatrzmy, jak wznowią grę rzutem z autu. Dobra pozycja do oddania strzału. Czy będą prowadzili? Ależ wspaniale. Do końca jeszcze 15 minut, o ile sędzia nie przedłuży. No czemu? No nie wierzę, no nie da się tu nic zrobić, chociaż to jest, ta gra jest do dupy. No i patrz, no i dobrze gol. Ciekaw jestem, niewiele do końca, czy skończy się to remisem, czy też ktoś zwycięży. Czekają nas zmiany, ciekawe jak to wpłynie na ich grę. Pełen energii zawodnik powinien ją ożywić. Danny Williams ruszył do przodu. Alex! No, pokazał teraz, że jest ostoją linii obronnej swojego zespołu. Brawa za to wybicie. Jeszcze nie mogę nawet piłki z autu wybić, no. Dobre, ofens uderza. Jeśli ktoś będzie robił składankę z kiksami, obawiam się, że ta akcja będzie jednym z faworytów. Dobra. Taką okazję trzeba się naprawdę postarać. No. Faktycznie. Najwyraźniej trener uznaje, że nie ma co dłużej czekać. Wprowadza. Kurde, zmienił mnie, fuck. Dobra, trudno. Miejmy nadzieję, że gra się ożywi. Trudno, szkoda. Myślałem, że pogramy dłużej. Ale niestety.
Co, wygraliśmy? Nie, przegraliśmy 3-1. Ha, dobrze wam tak. Got it, mate. Totally got it. We really let ourselves down out there. Sometimes you just don't get the rub of the green, mate. Next match, we put this right. Kurde, no. Dobra, te buty nam chyba tutaj nie wzrosły za bardzo. Zobaczmy, co tu mamy dalej. Jakby mnie nie zmienił, to chyba chociaż byłby remis, a tak? No to co? Dobra, mamy kolejny dzień treningu. Znowu podania musimy trenować. Kurde. Dobra, trenujmy to. To muszę górą, tak? O, za mocno, kurde, Alex. Chyba dokładnie tak nie o to chodzi. O, teraz jest cyk, dobra, teraz była dobra piła. Dobra, powtórzmy to jeszcze raz. Pyk. Pyk. A, przejął to, dobra. No pyk, jest, piłka elegancka była. No ale czemu tak głupio to podajesz, pajacu? Kurde, nie mogę tego skończyć, no. Za mocno, Alek, no po co tak mocno to kopiesz? Uspokój tą grę. Ach. Dobrze jest, dobrze jest. Dobrze jest, pyk. Można jeszcze teraz powtórzyć? Można, dobra. Już wiem, o co chodzi teraz. Patrzcie. Cak. 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 Cyk. 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 Ach, Alex, trochę zmaściłeś. Dobra, ale jest doskonale. Świetnie. To o to chodziło. Jest już dobrze. No i elegancko, dobra, kontynuujemy. Przerzucenie ciężaru, dobra, mamy tutaj X-em coś robić. Aha, to samo co tam chyba. O Boże, za lekko. Za lekko, znowu? Dobra, to o to chodziło. Myślę, musimy na maksa prawie ten strzelać. Dobra piła. Elegancko. Piękna piłeczka. Dobra była. Aj, prawie. Cyk. Dobra, powtórzymy to, bo wiem, o co chodzi. Trzymam to do przodu wciśnięte, no co jest? Dobra, teraz jest git. Tylko co mi powiem, jak dwa poprzednie zmarnowałem.
Dobra, jest raz, pyk. Oj, będzie słabo. Kurde, nawet nie zaliczyło, no nie wierzę w to. Pisk, raz. Dobra, jest 750, chociaż tyle. Jedziemy z drugą. Pisk. Kurde, 250, no dobra, chociaż 1000 mamy. Running Kieniec, jesteśmy kurde na rezerwie, więc nawet nie mamy co myśleć o pierwszym składzie. Dobra, zagramy jeszcze jeden mecz, zobaczymy co nam tutaj, z kim gramy. Gramy tutaj mecz z Northwingan, tak? No zobaczmy, jesteśmy na ławce rezerwowej tutaj, to na pewno. Zobaczymy jak się potoczy wszystko. Zobaczymy Alexa Huntera. Na razie mamy mecz na remis. Jestem pewien, że wejście Alexa zapewni im... Czekajcie, 8. Wypracuj co najmniej dwie okazje. Daj zwycięstwo drużynie. No dobra, mamy remis. Musimy strzelić i wygrać mecz. To najważniejsze. Dobra, skupmy się teraz na grze. Spotkania pozostaje 30 minut. Hunter przy piłce. Proszę zabrać. Dobrze. Kurde no. Nie wierzę. Goń go. Goń go. No tym razem udało się przejąć. Dobra, idziemy panowie, idziemy na szybko. Wszyscy, ale... Wszyscy idą. Czemu ten Hunter nie chce iść do przodu? Tylko nie rozumiem. Robi się niebezpiecznie. Uderzenie. Piękne podanie. No, nie pozwalają sobie odebrać piłki. Zdecydował się na strzał. Ach. Świetna obrona. Do końca meczu pozostaje jeszcze 20 minut. Może być groźnie. Hunter. Dobra okazja. No prosto w zawodniku. Kurde, no nie wierzę w to, przecież to jest niemożliwe. Zespół Aston Villa za chwilę wykona rzut rożny. No strzelcie to. Co wy robicie? Jak wykorzystają ten aut blisko pola karnego. Oddaje strzał. No. Tym strzałem nie mógł pokonać bramkarza i jest remisowy. Tragedia. Niestety, ale chyba kariera piłkarza nie jest nam dana. No już blisko pole karne. Robią nas jak co. No niecelny strzał, widać, że jest załamany. Gardner. No przejął, ale nie opanował piłki. Niby Hunter coś robi, tak pokazuje się, ale to nie jest to, kurde. No uznał, że pora dać odpocząć niektórym ze swoich zawodników i szykują się zmiany. To powinno ożywić sytuację na boisku. Kurde, ale no tak będzie grał, no na pewno nic nie zrobię, no. Nie ma szans. Blisko już do bramki. Dobra interwencja obrony. A jest. Źle przyjął piłkę i stracił. Rzut z autu. Mamy rzut z autu. Zobaczymy, co teraz trzeba zrobić z tym.
uderzenie w stronę bramki. Fatalne pudło, które może się zemścić. Naprawdę. Ale ładnie, no co? Starałem się, kurde, no, chciałem dobrze uderzyć. Powinien zachować się lepiej, a zamiast bramki mieliśmy jakiegoś farfocza. No przepchaj go, przecież no kurde, nie możecie tego. Strata w ataku. Alex w ogóle nie wychodzi, no, no nie, tak się nie da grać po prostu. Już blisko pola karnego. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Koniec! Kończy się bezbramkowy. Masakra. Dobra, Majkanie, w tym odcinku to było tyle. Oczywiście wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hejos!